Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj przykaz od Kreona, mojego kochanego i mam nadzieję Waszego też. Świadomością tworzysz swój świat, a ona rządzi energią stworzenia. Witam Was. Jestem Kreon ze służby magnetycznej. Drogi człowieku, jeśli weźmiesz pod uwagę cały swój potencjał, czy jest to uzasadnione, że możesz żyć na Ziemi tylko przez około 80 lat? Czy ten plan nie jest przestarzały? Pomyśl o tym i pozwól, aby intuicja dała Ci właściwą odpowiedź. Świadomość tworzy wszystko, o czym człowiek myśli i czego doświadcza, zarządzając energiami dostępnymi mu w życiu ziemskim. Dlatego myśl to energia, emocje to energia. Człowiek ma narzędzia tworzenia, a wśród nich nie ma nic silniejszego niż werbalizacja i wizualizacja, dzięki którym może zmieniać i przekształcać swoją rzeczywistość. Mechanizmy uzdrowienia i przemiany wymagają duchowej wymiany tej energii, jeśli człowiek robi to świadomie, tworzy w sobie integralność, co w rezultacie zmienia jego rzeczywistość. Oto, co możesz powiedzieć. Drogi duchu, odrzucam śluby starych energii. Jestem godna bycia w obfitości, bycia kochanym, kochaną, bycia z tymi, którzy mnie kochają. Jestem godna mieć nowy początek. Jestem godna być częścią nowej energii rozwiązania, która pomaga zmienić Ziemię. Pamiętaj o duchowym aksjomacie. Najpierw zadbaj o siebie, wtedy wszystko wokół ciebie się zmieni. Chcę, abyście zrozumieli, że miłość jest królewską energią, że tak powiem. A jeśli uważacie ją za królową wszystkich energii, możecie oczekiwać, że krystaliczna siatka Ziemi pochłonie więcej tej energii niż jakakolwiek inna. Nie ma nic gorszego niż budowanie możliwej przyszłości w oparciu o pozory teraźniejszości. Nie próbuj widzieć planu Boga. Lepiej zrelaksuj się i ciesz się każdą minutą swojego istnienia, kochając siebie i świat. Zmieniasz przeszłość, zmieniając przyszłość. Zmieniasz energię układu słonecznego i coś innego. Trudno Ci to zrozumieć, drodzy, ale powiemy inaczej. Nie wierzysz w to, ponieważ wszystko jest zbyt daleko od Ciebie, a w trzecim wymiarze tak odległe obiekty nie wchodzą w sfery Twojej rzeczywistości. Są jednak w stanie kwantowym razem z Tobą. Cała galaktyka obraca się jako całość i w najbardziej paradoksalny sposób. Rotacja gwiazd i konstelacji nie podlega prawom mechaniki newtonowskiej, do której przywykłaś wszędzie w Układzie Słonecznym. W końcu odległość od centrum nie ma znaczenia. Wszystkie gwiazdy obracają się z jedną prędkością. Wynika to z faktu, że galaktyka jest w stanie splątania z własnym centrum. W tym stanie nie ma czasu ani odległości. Zmiana świadomości na planecie spowodowała zmiany centrum galaktyki. Faktem jest, że wszystko, co się tutaj dzieje, jest znane centrum. Sam fizyczny składnik Twojej galaktyki zależy od tego, co tutaj robisz. I rzeczywiście tak jest. Moi drodzy, to był przekaz od Kreona. Ja wierzę w to, że wy na tyle jesteście świadomi, że zdajcie sobie sprawę, co znaczy wasze myśli i wasza intencja.
jaką wyrażasz intencję, jakie masz myśli. Taki jest świat, który Ciebie otacza. I nie ma tu przypadków, nie ma, że jakaś niesprawiedliwość. Wszystko jest tak, jak jest, a wszystko jest dobrze. Jestem, kim jestem. Jak będziecie o tym pamiętać, życie będzie zupełnie inaczej wyglądać. Wielokrotnie mówiłam, poddajcie się prowadzeniu i was poniosą na rękach. Nawet nie będziecie iść, was będą nieść. I to życie, raj na ziemi. A to, że dzieją się różne rzeczy i zdarzają się różne sytuacje w waszym, w moim życiu, to tylko po to, żeby sprawdzić, zareagujesz ty, czy nie. A jeżeli zareagujesz, to jak? Czy w ogóle nie zareagujesz? I to jest fantastyczny stan. I na koniec ja chcę jeszcze po raz któryś powiedzieć. Moi drodzy, bo napisał mnie ktoś maile i ja odpowiedziałam, ale chcę dla was wszystkich powiedzieć. Kto chce wspierać mój kanał, nie trzeba wysyłać mi pieniądze na konto, które jest pod każdym filmem. Nie ja decyduję i nie ja udostępniam filmy dla wspierających. Wszystko robi YouTube. My dostajemy jakiś procent od YouTube'a, a reszta zależy od YouTube'a. Jeżeli ktoś ma iPhone'a, nie można zrobić na iPhone'ie wspieranie kanału. Musicie to zrobić na komputerze. Kto ma Android, można zrobić to na komórce. Ja myślę, że dostępnie wyjaśniłam. Także można zrobić lub tak, lub tak. I wszystkim, kto mnie wspiera, ja dziękuję. I dziękuję panu Ryszardowi. Z wami była Irina.